Wyczerpam jeszcze dziurkę, zapraszam Wózka Ryszko, warszawski klub kolarski prosimy. Na miejscu piątym Gabriela Koplasze, Fundacja Kolarska Agnieszki Sania. Dodam tylko, że nasza sportowa zawodniczka dzisiaj również przybiegła. Mowa oczywiście Agnieszki Sania. Na miejscu czwartym Kessia Kolbusz, Feniks Czernica. Zapraszamy serdecznie. Na miejscu trzecim Maja Jona, Grupa Kolarska Gliwice. Numerem 2 Marta Sekta, UKS Awatar. A tu warbotnictwo pojedzie na Kartuzy, bo dokładnie Kartuzja Kartuzy i Gabriela Skrzypczak numerem 1 w kategorii Rzeki Czerza. Kolarskiego i nie tylko kolarskiego. I bardzo proszę pana Jacka o przyjęcie medalu. Bardzo serdecznie gratuluję. Proszę o dalszą dobrą współpracę z szkołą.
Zrobię to z wielką przyjemnością. Drodzy Państwo, ja przyczuję się ten wyjątkowy medal, wyróżnienie przyjąć jako działalność samorządową w gminie miasta Koziegłowy. To pamiątkowy medal, ale drodzy Państwo, za nim stoi rzesza wielu działaczy sportowych z terenu gminy miasta Koziegłowy. Dlatego też Panie Prezesie, bardzo serdecznie dziękuję za wyróżnienie, ale to, drodzy Państwo, jest wspólne osiągnięcie wielu podmiotów, wielu stowarzyszeń i organizacji sportowych z terenu gminy miasta Koziegłowy. Bo to oni, drodzy Państwo, napędzają to nasze życie sportowe. I to dzięki nim, drodzy Państwo, możemy po raz kolejny na tym 45. naszym Pucharze Polski gościć tak wspaniałych zawodniczki i zawodników z terenu całej Polski. Dlatego cieszymy się bardzo, że Państwo tutaj z nami jesteście. Panie Prezesie, Szkolne Związki Sportowe rozpoczynają tą pasję sportową, właśnie zaszczepiając ją u dzieci i młodzieży w tych właśnie organizacjach. Przekazujemy je później do klubów sportowych, którzy tutaj akurat, drodzy Państwo, szlifujecie te diamenty. I mamy nadzieję, że memoriał 10 naszego Daniela, świętej pamięci Jurczyka, który zginął tragicznie, mając 14 lat, który również kochał rower, który kochał sport, który chciał rywalizować. Drodzy Państwo, nie dane mu było, drodzy Państwo, to jednak docelowo spełnić. Mimo wszystko o Danielu pamiętamy. Ten memoriał 10 jest właśnie poświęcony również jemu. Dziękujemy Andrzejowi Kurzyskiemu, który tutaj również, drodzy Państwo, ma wielki wkład w to, że te memoriały, że te Puchary Polski na terenie gminy miasta Koziegłowy odbywają się w tak przyjaznej, rodzinnej atmosferze. A Szkolne Związki Sportowe i Śląski Szkolny Związek Sportowy, drodzy Państwo, należy do rodziny, wielkiej rodziny sportowej całego naszego kraju. Dlatego też, Panie Prezesie, bardzo serdecznie dziękuję, ale i życzę kolejnych 70 lat wspaniałych działań w rozwoju szkolnych, drodzy Państwo, związków sportowych, szkolnych, klubów sportowych, bo to z tego, drodzy Państwo, wyrastamy. Z tego się, drodzy Państwo, cieszymy, zdobywając później i okazując sukcesy naszych zawodników. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję też, moim, drodzy Państwo, już nagrodzonym tutaj zawodniczkom i zawodnikom. Będziemy przechodzić do kolejnych kategorii wiekowych. Drodzy Państwo, prosimy o pozostanie do końca naszych zmagań, bo tutaj na trasie wyścigu przełajowego w Koziegłowach działo się, dzieje i będzie się jeszcze przepięknie sportowo dziać do ostatniej grupy zawodniczej. Także jeszcze raz serdecznie dziękując za wyróżnienie, dziękuję również za przyjęcie tutaj Państwa obecności jako zawodników, działaczy i wszystkich zaangażowanych w tą 45. edycję naszych kolarskich spotkań przełajowych w Koziegłowach. A to, że one mają wyjątkową, drodzy Państwo, tradycję, ale i również, drodzy Państwo, olbrzymi sentyment i przywiązanie świadczy tutaj obecność, drodzy Państwo, co roku wspaniałych drużyn, zawodniczek i zawodników z całej Polski. Dlatego też już dziękuję serdecznie za Waszą obecność. Życzę kolejnych wspaniałych sukcesów sportowych, również w działalności i wspólnie ze Szkolnym Związkiem Sportowym. Panie Prezesie, życzymy wszystkiego najlepszego. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo. Pan burmistrz miasta gminy Koziegłowy, pan Józef Krzemszka, jest bardzo otwarty na kwestie sportowe. A to, co już ktoś powiedział, przypomnijmy na starszy wyścig całego kraju, bo właśnie Koziegłowy 45 lat. Przypomnę, że to za miejsce drugie. Brytyjski Cross, czyli gościńcy 30 lat na miejscu trzecim, z tego czynienia, że jutro będziemy rozprawić 27 lat. A my przechodzimy do najlepszej szóstki kategorii młodziczka. Kategoria Młodziczka na miejscu szóstym, zawodniczka Olimpik Trnawa, a więc Czechy Katarina Mekszirowa. Zapraszamy. Numerem 5 dzisiaj w tej kategorii wiekowej Emilia Wieczorek, grupa polarska Gliwice. Numerem 4 Klip Łapowo i Marta Liskowicz, a ja przypominam, za dwa tygodnie będziemy właśnie koło Łapowa, Władysławowo, tam w serii Pucharu Polski. Na miejscu trzecim Julia Pisiewicz, grupa kolarska Gliwice. Numerem 2 Natalia Jarosz, Pom, Strzelce Krajeńskie.
numerem 1 Natalia Piruk, Phoenix Cycling Team. A tutaj jeszcze pełne uzupełnienia, Katarina Mecilowa, to oczywiście Słowaczka. Mamy gości z Słowacji i z Czech. Prosimy naszych gości, pana burmistrza, pana prezesa, również panie Małgosie, prosimy o kolejny akcent dekoracji. Przypominamy, kategoria młodziczka.
regulaminem miejsca 4, 5, 6, 7, 8 również jest nagradzane, ale to już w biurze zawodu. Prosimy bardzo. Miejsce trzecie, Mikołaj Legieć. Tutaj z Centrum Nowariuma zapraszamy. Numerem 2, Kasper Mizuro, Feniks Team, aktualny mistrz Polski w tej kategorii wiekowej, jeśli chodzi o przełaje. I numerem 1, Krzysztof Gdula, Feniks Cycling Team. Lepsza trójka w kategorii Junior Mostrze. Dziękujemy bardzo i przechodzimy jeszcze w tej kategorii do Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie IZS. Zapraszam. Miejsce trzecie, Igor Górka, UKS Avatar. Miejsce drugie, Łukasz Ludkowski, UKS Avatar. Miejsce pierwsze, Hubert Blokerz, UKS Avatar. Prosimy o medale, prosimy o gratulacje, prosimy o fanfary, jeśli chodzi o tą grupę wiekową, przypominamy Junior Młodszy, a my za chwileczkę przejdziemy do kolejnej grupy wiekowej. I przechodzimy do kategorii Masters, przypominam jedynka. Kategoria Masters jedynka, zapraszam, miejsce trzecie, Grzegorz Mazur. Miejsce drugie, Janek Grzępa. A numerem jeden, Paweł Lempart, Team Sport. Zapraszamy, kategoria Masters 1. Najlepsza trójka w kategorii, przypominamy jedynka. Przechodzimy do kategorii M2 i zapraszamy serdecznie, szanowni państwo, miejsce trzecie, Andrzej Kajzer, Stowarzyszenie Eurobike Kaczmarek Electric Team, prosimy. Miejsce drugie, Bogdan Czarnota, Phoenix Cycling Team, zapraszamy, a numerem 1 reprezentant Elko, Marcin Mróz, prosimy. Które burmistrz bardzo lubi, bo lubi Jałk, lubi Kostki, także prosimy o fanfary, prosimy o gratulacje do naszej kategorii M2. Dziękujemy bardzo panowie i przechodzimy do kolejnej kategorii Masters 3, najlepsza trójka tego dnia, Jacek Brzuska, Józef G2, zapraszam, miejsce trzecie. Krzysiu Gierczak, Zryw Buszkowiczki, numerem 2 dzisiaj jest Kozigłowa. A Puchar Burmistrza pomknie za naszą południową granicę i Kowalik, numerem 1. Najlepsza trójka w kategorii, przypominamy, M3.
dzisiaj tutaj w Kurzych Głowach na kolejnej serii Pucharu Polski tego sezonu przełajowego. Kolejny brawa, kolejny kompanii kategorii Mistrzostwo Polska. Państwo na miejscu trzecim dzisiaj zobaczymy w Kozie Głowach. Krzysztof Kamiński, zapraszamy. Numerem dwa i tutaj słowa uznania, słowa podziwu, aktualny mistrz Europy, jeśli chodzi o tą grupę wiekową. Proszę Państwa, tak, Waldemar Balasiński, Browar Fortuna. Dwa żebra złamane. Wsiadł na rower, pojechał, dojechał na miejscu drugi. Numerem jeden reprezentant IRI Team Ostrava, IRI Sedlaczyk. Kategoria, przypominam, M4, najstarsza kategoria wiekowa. Gratulacje, brawo dla tej kategorii wiekowej. Przypominam, kategoria M4, gdzie jest to wygłowa, wygrywa, bo Iri Sedlaczyk. Ili jutro ma swoje mistrzostwa, więc gdyby startuje jeszcze to czytam, to wcześniej mają mistrzostwa swoje mistrzostwo właśnie jutra. Ale gratulacje i brawa dla tej drugiej. Dziękujemy bardzo i przed nami jeszcze jeden blok dekoracyjny, na dekoracja w tym bloku dekoracyjnym, kategoria amator, miejsce trzecie, Dawid Miśkiewicz, LKK Luksy Sławno, prosimy. Na miejscu drugim Dariusz Smolarz, gmina Wielowieś. A numerem jeden w kategorii amator Kamil Gromnicki, Road Racing.pl. Zapraszamy serdecznie panowie.